Moja postać nazywa się Nadia i jest prostytutką. To nie są czasy jakoś szczególnie odległe. W naszym przypadku, w przypadku tego młodszego pokolenia, czyli moim, Dawida, Zosi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest młodość naszych rodziców, w związku z tym inspiracji było bez liku, ze zdjęć, z opowieści. Myślę, że zdecydowanie warto udać się w podróż z bohaterami Roysta właśnie w ten mroczny świat. Wcielam się w postać psychopatyczną, jednak wydaje mi się, że różni się ona dość diametralnie od postaci, które miałem wcześniej okazję grać. O tyle, że chyba wzbudza trochę więcej sympatii, może przez to, że jest bardzo subtelna i bardzo oszczędna w środkach. To był jeden z najlepszych scenariuszy, jakie dostałem w swoim życiu i właściwie do niczego nie można się tam było przyczepić i postaci były tak wyraziste. To, że bardzo dużo wątków jest otwartych w pierwszym odcinku, to jakby nie zmienia to faktu, że później wszystko wyjaśnia się właściwie w 100%. Na pewno moja postać stara się bardzo w tym życiu rodzinnym uczestniczyć, ale ponieważ jest na tyle ambitny, to gdzieś ta praca staje się takim priorytetem w jego życiu, w jego postępowaniu i ta rodzina schodzi na drugi plan. Ja nie widziałem żadnego odcinka w całości i po tych fragmentach, które dzisiaj zobaczyliśmy wszyscy, sam chętnie po prostu zobaczę ten serial. W serialu Royce gram postać Teresy, żony Piotra Zarzyckiego, głównego bohatera, którego gra Dawid Ogrodnik. Właściwie przed chwilą Teresa i Piotr przeprowadzili się z Krakowa do małej miejscowości. Teresa jest w zaawansowanej ciąży. Jest to na pewno mroczna historia, jest to kryminał. Akurat relacja Teresy z mężem rozgrywa się głównie w tych czterech ścianach ich mieszkania, a więc gdzieś to jest taki wątek, który odrobinę chyba daje oddechu i jest taką ucieczką przyjemną od tej kryminalnej, bardzo mrocznej intrygi. Poczułem, że jeżeli się zgodzę, to spadnie na mnie ogromna odpowiedzialność. To jest tak ogromna rola. I to jest zawsze ryzyko, bo jak pan wchodzi na ekran na 2 minuty, to zawsze jest łatwiej. Natomiast jak się jest na ekranie tak długo jak ja, to po prostu zadaniem naszym jest nie nudzić publiczności. Ja się wcielam w Justynę Drewicz, 15-letnią dziewczynę, która ma problemy zarówno w domu, jak i w szkole, bo jest zwalienowaną dziewczyną, gnębioną przede wszystkim, ale przy tym bardzo mocno zakochaną w serialowym Karolu. Ludzie w moim wieku, odrobinę młodsi, starsi, mogą zobaczyć, jak to było, jak ktoś zachowywał, jakie były realia wtedy. Rodzice i dziadkowie mogą powspominać, no to jest cudowne chyba, dla każdego.